utworzyłam prezentację. Moja prezentacja na razie nie ma tytułu. Jest to wersja testowa. Co z nią mogę zrobić? Otwieram. Prezentacja mi się załaduje. Tę prezentację mogę przygotować sama. Mogę ją również przesłać do edycji, do wspólnej edycji. Ładują mi się slajdy. Im więcej różnych elementów, tym się więcej, dłużej będzie ładować i również im więcej slajdów oczywiście. To nie jest duża prezentacja, już jest załadowana. Chcę ją udostępnić. Na razie jest ona prywatna tylko dla mnie. To będzie próba pierwsza, test. Taka prezentacja, zapisz. No i tu jest link, który mogę przesłać, ale ja chcę, żeby ktoś pomógł mi tę prezentację jeszcze ubarwić. Dodaj osoby. Klikam. Chcę, żeby ta osoba mogła edytować, czyli będzie mogła w mojej prezentacji nanieść jakieś zmiany. Wybieram sobie na przykład tę osobę i ta osoba będzie mogła edytować. Chcę udostępnić tę prezentację oraz ją zapisać. Proszę bardzo, robię to. Ta osoba może edytować. Po wejściu na swoją pocztę zobaczy, że udostępniam jej prezentację, w którą może wklejać zdjęcia, może wklejać linki i w ten sposób możemy stworzyć jedną wspólną prezentację do naszej wspólnej pracy. Mogę dodać więcej osób i więcej osób może pracować. To jest gotowe. Po taką prezentację zrobioną mogę zapisać sobie, mogę zobaczyć historię zmian, jak będzie kilka osób pracować w tej prezentacji. Mogę ją również pobrać. Mogę ją pobrać jako Microsoft PowerPoint prezentację. Mogę sobie wtedy jeszcze ją bardziej ubarwić. Mogę ją pobrać jako plik PDF albo jako obrazy w formacie JPEG. Mogę ją sobie zapisać jako Microsoft PowerPoint Presentation. Zapisuję plik. OK. Znajduję miejsce w swoim komputerze, gdzie ta prezentacja będzie zapisana. U mnie będzie w pobranych. Tu już ta strzałka pokazywała, że prezentacja została zapisana. Kiedy zrobiłam prezentację, mogę tę prezentację otworzyć na zajęciach. Otwieram wtedy swoją pocztę, otwieram swoje dokumenty, otwieram tę prezentację. Oczywiście czekam, aż mi się załaduje. I następnie będę chciała ją pokazać i będę chciała ją wyświetlić. U góry mam wyświetl prezentację. Czekamy, aż mi się załaduje wszystko. Wyświetl prezentację. Może być od początku. Mogę również dodać sobie notatki. No, mi nie jest potrzebne. Widzę, że już tutaj mam zalogowaną osobę, która będzie edytować ten dokument. Wyświetl prezentację od początku. Mam pierwszy slajd. Moja prezentacja składa się tylko z kilku slajdów, więc w ten sposób mogę ją pokazywać uczniom na zajęciach w zależności od przygotowanego tematu. Udostępniłam mój dokument koleżance Joanna Ciesielska. Widzę, że w tej chwili w moim dokumencie pracuje. Z pewnością doda jakiś ciekawy link, z którego będziemy mogły korzystać obie.